Nie słychać? Czekam na potwierdzenie. Tak. To możemy chyba zacząć. Widzę 17 uczestników, frekwencja 75%. Tak, nawet już więcej. Śmiało możemy zacząć. Witam Państwa jeszcze raz bardzo serdecznie. Szczególnie chcę powitać naszego gościa z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, profesora Andrzeja Radomskiego. Za chwilę oddam mu głos. Tylko jeszcze chciałam Państwu przypomnieć, w ramach jakiego wydarzenia tu się spotykamy. To jest trzecie seminarium Science Bridges. Taka nazwa powstała nieprzypadkowo. Panie Radku, poprosimy o slajd od razu. Seminarium, tak, widać? Nie, nie ten slajd, chociaż jest bardzo kosmiczny. O, dobrze. Slajd ze strony internetowej. Seminarium powstało w styczniu bieżącego roku. I założyliśmy go, żeby wszczynać takie dyskusje wśród naukowców na tematy, które odnoszą się do różnych obszarów dziedzin naukowych. Metaforycznie rzecz ujmując, mosty obrazują nasze wspólne doświadczenia. Wspólne doświadczenia, które łączą wyspy i przylądki wiedzy. Ja bym to tak ujęła. A co nas dzieli? Rzeki. Rzeki dzielące to klasyfikacje naukowe, na przykład panele jakieś dyscyplinarne narzucane nam przez centra nauki, hierarchie różnej maści, no i jeszcze zła wola oraz wszystko, co Państwo sami sobie dopowiedzą, to nas dzieje. Dlatego taka nazwa tego seminarium tu powstała, Science Bridges. Seminarium ma swoją stronę, sciencebridgesumk.pl. Poprosimy o zrzut ekranowy. Panie Radku, można prosić? Myślałem, że cały czas pokazuje, dobrze, więc... Nie. Dlatego, że tutaj robiłem full screen, ale być może no, teraz nie będzie, tak. Nie widać będzie, teraz, nie? Teraz tak, sciencebridgesumk.pl. Mogą Państwo tam czerpać informacje o bieżących wydarzeniach, bieżących wykładach. Domyślnie to jest wykład organizowany w ostatni poniedziałek każdego miesiąca, ale przez różne perturbacje, albo jak pandemia ostatnio, no to musieliśmy to przesunąć na początek, ale to jednorazowo, na początek maja. I tak samo jest wydarzenie na Facebooku, można tam polajkować i informacje będą docierały bezpośrednio do Państwa. Także zapraszamy do odwiedzenia tego miejsca. Teraz sobie pozwolę na zaprezentowanie Państwu naszego gościa, charakteryzowania pana profesora. Pan profesor Andrzej Radomski od roku 2019 jest pracownikiem Instytutu Nauk o Kulturze na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wcześniej był kierownikiem Zakładu Teorii Kultury i Metodologii Badań nad Kulturą Instytutu Kulturoznawstwa tejże uczelni. Pełni funkcję redaktora naczelnego czasopisma Kultura i Historia oraz jest współzałożycielem takiego unikatowego w Polsce multimedialnego periodyku naukowego Medialika. Ja akurat miałam okazję publikować w tym czasopiśmie, gdzie zamiast tekstów, proszę Państwa, mamy materiały medialne.
Także wszystkich zachęcam do wypróbowania tej formy publikacji. Pan profesor zajmuje się badaniem kultury cyfrowej, metodologią nauk humanistycznych, wizualizacją wiedzy oraz zastosowaniem metod data science i technologii ICT w nauce i edukacji. Jest jednym z pionierów humanistyki cyfrowej w Polsce. Autor 5 monografii naukowych, najnowsza Humanistyka w świecie informacjonalizmu. Pan profesor wypromował 6 doktorów, jest Academy Teacher w Akademii Elektronika w Second Life. Też poprosiłabym o wyjaśnienie tych tytułów. Miłośnik turystyki rowerowej i koszykówki, fotografii i montażu filmów oraz programowania w Python i R. Poprosimy teraz o głos pana profesora. Dobrze, dziękuję bardzo. Czy jestem dobrze słyszany? Tak, ja dobrze słyszę. Dobrze, to myślę, że możemy zaczynać już bez zbędnych komentarzy, zwłaszcza, że gospodyni spotkania no, w miarę wyczerpująco przedstawiła tym, czym się zajmuję. Tam chyba była tylko taka uwaga czy prośba o wyjaśnienie tej kwestii związanej z Akademią Elektronika. Otóż to jest taka instytucja istniejąca w świecie Second Life, czyli w wirtualnym świecie Second Life, tak mniej więcej od 2010 roku. Jest to instytucja naukowa, edukacyjna, w której prowadzone są różnego typu zajęcia, wykłady, są organizowane konferencje. Założycielem tej akademii jest Sidej Myjo. Tutaj. Tak to się pisze. On używa konsekwentnie tego niku również w świecie, tak zwanym świecie fizycznym. Nawet ostatnia jego książka zatytułowana Onto Elektronika też nosiła właśnie to nazwisko, a że tak powiem w świecie takim no, tradycyjnym on się nazywa Michał Ostrowicki i jest profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ja praktycznie od samego początku współpracuję, prowadzę tam zajęcia, różnego typu też seminaria. No i to chyba myślę, że wystarczy, aby tutaj odpowiedzieć na to zapytanie. Wracając do dzisiejszego tematu spotkania, który zaproponowałem i bardzo się cieszę, że mogę o tym porozmawiać, dlatego że problematyka jest nowa i to nie tylko na gruncie humanistyki czy nauk społecznych. Ja w ubiegłym roku miałem okazję na ten temat dyskutować na takich dwóch ważnych wydarzeniach naukowych, w Polsce przynajmniej, a mianowicie na zjeździe Polskiego Towarzystwa Socjologicznego we Wrocławiu oraz analogicznym zjeździe Polskiego Towarzystwa Filozoficznego w Lublinie. I miałem wstępnie właśnie okazję przedyskutować ten temat. No, spotkał on się z dosyć, ja bym powiedział, życzliwym przyjęciem, więc to mi skłoniło do zaproponowania również na dzisiejszym seminarium tego tematu. Oczywiście tutaj będę Państwu przede wszystkim pokazywał wiele, dlatego że chciałbym jak najbardziej wszechstronnie przybliżyć pewne takie węzłowe zagadnienia związane z tą tematyką. I tutaj w związku z tym przejdę do udostępnienia ekranu. Już chyba Państwo powinniście... Tak, widać ładnie. Tak, dobrze.
Więc mamy tą główną prezentację. Tutaj już może uruchomię. A więc strona tytułowa. I przejdę do kolejnych slajdów, które będą ilustrować podstawowe tezy, o których dzisiaj zamierzam mówić. Więc proszę Państwa, no jest truizmem już stwierdzenie, że żyjemy w cyfrowym świecie, cyfrowej rzeczywistości, która praktycznie przenika wszystkie dziedziny ludzkiego życia i nie tylko, że tak powiem, ludzkiego. I ten świat oczywiście charakteryzuje się w różny sposób. Ja bym tutaj, jak Państwo widzicie, wypisałem takich siedem jego cech ważnych w ogóle i ważnych również w kontekście tego, co będę dalej mówił. A więc ten świat cyfrowy, prawda, zbudowany przez różnego typu technologie informatyczne, czy powiedzmy sobie telekomunikacyjne, no ma pewne takie ważne cechy. Więc przede wszystkim oczywiście jest to świat algorytmów, jest to świat usieciowiony, jest to świat danych, świat do dążenia do kwantyfikacji wszystkich praktyk społecznych, świat poddawany nadzorowi, kontroli, no i świat, który chce kontrolować i przewidywać to, co może się zdarzyć. Oczywiście do tego zestawu można dorzucić inne cechy, ale myślę, że te moim zdaniem są tutaj kluczowe. Oczywiście szczególna rola jest związana właśnie z tymi danymi oraz z tym dążeniem do kwantyfikacji. I o tym będę dalej też szerzej mówił. Tutaj pojawiło się takie określenie jeziora danych. To jest pewna metafora, która ma zobrazować właśnie to, że żyjemy pośród danych, jesteśmy zalewani różnego typu danymi, które są produkowane praktycznie wszędzie i na każdym kroku. I tutaj w związku z tym pojawia się inne ważne określenie, które jest już bardzo popularne, a mianowicie big data, prawda, czyli te wielkie dane. Do bliższej charakterystyki pojęcia big data i wszystkich takich kluczowych terminów z tym związanych, to zachęcam na stronę Gartnera, to jest taka organizacja, która właśnie zajmuje się monitorowaniem świata big data. Co dla nas jest tutaj ważne, już od razu na samym początku, to jest podział tych danych. Tutaj Państwo widzicie na tej infografice taki podział właśnie, że 10% to są tak zwane dane ustrukturyzowane, 90% to są tak zwane dane nieustrukturyzowane. Dane ustrukturyzowane to takie, które można przedstawić w postaci tabelarycznej, na przykład w Excelu albo na przykład w formacie CSV. I one właśnie stanowią mniejszość. Zdecydowana większość to są te dane nieustrukturyzowane, które są pewnym tutaj, też stwarzają pewne większe problemy analityczne. Tutaj mogą być też i dane tekstualne, świat właśnie mediów, czyli jakieś tam filmy, fotografie i tak dalej, które niejako z natury, prawda, tutaj do tej kategorii są wliczane. I tutaj kolejny krok to jest taki fragment filmu, który pokazuje w takiej szerszej perspektywie to zjawisko big data. Ja pozwolę sobie teraz włączyć.
tu zatrzymam. No i tutaj Państwo widzicie, w tym fragmencie mamy pokazane, co się dzieje w skali globalnej w ciągu 60 sekund, prawda? Czyli na przykład pojawia się 100 tysięcy tweetów, prawda? Albo pojawia się ileś tam kilkadziesiąt tysięcy nagrań muzycznych, czy 20 godzin wideo, oczywiście tutaj logowania do Facebooka i tak dalej. No i tutaj mamy kolejne kategorie. My na co dzień jesteśmy obyci z takimi wielkościami jak ten megabajt, gigabajt, nawet i terabajt, zwłaszcza, że nawet komputery klasy PC mają twarde dyski już o wielkości tam jednego czy nawet dwóch terabajtów. Oczywiście tutaj pojawiają się wyższe wartości, które już no, tych danych zawierają bardzo dużo i to nie są jeszcze, i to nie są jedyne tutaj wielkości, bo tam jeszcze są, zdaje się, petabajty, jotabajty, zeta i tak dalej. To już są olbrzymie wielkości. No i oczywiście tutaj się pojawia informacja, że one mogą oczywiście zmienić wiele, przede wszystkim właśnie zmienić świat biznesu. No i w związku z tym, w związku między innymi, bo to nie jest jedyna przyczyna, z tą wielką ilością danych, która nas otacza, no zawrotną karierę robi takie zjawisko, no różnie to się określa, czy dyscyplina, czy dziedzina wiedzy, jak właśnie ta data science, czyli ta tytułowa kategoria z mojego dzisiejszego wystąpienia, to jest jedna z kilku najbardziej popularnych definicji data science, prawda? Czyli że jest to jakaś nowa dyscyplina naukowa, czy w ogóle wiedzy, oparta na big datach, statystyce, programowaniu, machine learningu i wizualizacji wiedzy. Czyli siłą rzeczy jest to już, że tak powiem, dyscyplina, czy subdyscyplina, czy dziedzina interdyscyplinarna, prawda? Gdyż jest ona niejako na pograniczu, po graniczu właśnie statystyki, matematyki, machine learningu, informatyki, prawda, ze względu na programowanie i nie tylko, oraz obrazowanie. Jak się tak patrzy, na przykład jeśli wejdziemy na Google Trends, no, która ta aplikacja pokazuje wzrost znaczenia pewnych pojęć, pewnych terminów, no to widzimy, że właśnie mniej więcej po roku 2010 następuje tutaj wzrost zapytań dotyczących data science. W Polsce boom na data science, na data scientistów obserwujemy gdzieś tak na moje oko, mniej więcej od roku 2017. To się wiąże właśnie z wzrostem zainteresowania, z różnymi konferencjami organizowanymi nie tylko przez informatyków, ale przedstawicieli innych dziedzin. No i oczywiście ze wzrostem na tego typu specjalistów w różnych dziedzinach gospodarki. Na świecie to zainteresowanie, oczywiście ono wystąpiło kilka lat wcześniej, najwcześniej, co chyba nie powinno nikogo dziwić, miało miejsce w Stanach Zjednoczonych. I tutaj kolejny fragment kolejnego filmu. Not an event. It is the process of using data to understand different things, to understand the world. For me, it's when you have a model or hypothesis of a problem,
and you try to validate that hypothesis or model with your data. Data science is PRs of uncovering the insights and trends that are hiding behind data. It's when you translate data into a story, you use storytelling to generate insights. And with these insights, you can make strategic choices for a company or institution. Data science is a field about processes and systems to extract data from various forms, whether it is unstructured or structured. Data science is the study of data, like biological sciences or the study of biology, physical sciences, the study of physical reactions. Data is real. Data has real properties, and we need to study them if we're going to work on them. Data science involves data and some science. The definition or the main term came up in the 80s and 90s when some professors were looking into the statistics curriculum, and they said they thought it would be better to call it data science. But what is data science? I see data science as one's attempt to work with data to find answers to questions that they are exploring. In a nutshell, it's more about data than it is about science. If you have data and you have curiosity and you're working with data and you're manipulating it, you're exploring it, the very exercise of going through analyzing data, trying to get some answers all from it is data science. Data science is relevant today because we have tons of data available. We used to worry about lack of data, now we have a data deluge. In the past, we didn't have algorithms, now we have algorithms. In the past, the software was expensive, now it's open source and free. In the past, we couldn't store large amounts of data, now for a fraction of a cost, we can have gazillions of data sets for very low cost. So the tools to work with data, the very availability of data, and the ability to store and analyze data, it's all cheap, it's all available, it's all ubiquitous, it's here. There's never been a better time to be a data scientist. Właśnie, więc ten fragment pokazuje kilka takich jeszcze innych określeń, czy dookreśleń do tej definicji, które przytoczyłem powyżej. I co tutaj nam tutaj się zwraca uwagę? Oczywiście, że tutaj pracuje się na danych, właśnie tych zarówno ustrukturyzowanych, jak i nieustrukturyzowanych, i że one pomagają nam rozumieć właśnie różne zjawiska zachodzące w świecie. I kolejny fragment. Data science jest dziedziną interdyscyplinarną, to znaczy taką, która wykorzystuje techniki i teorie pochodzące z wielu dziedzin nauki, na przykład z matematyki, statystyki czy informatyki. No właśnie, czyli to są te kluczowe trzy dyscypliny, których też już wspomniałem. Z naukowych metod, procesów, algorytmów oraz systemów do wydobywania wiedzy oraz informacji z różnych poddanych. Data science polega na wykorzystaniu wybranych danych do jak najskuteczniejszego rozwiązania problemu, polepszenia jakości usług oraz produktów, bądź do przewidzenia pewnych zdarzeń dla danej firmy. Data science powstał w momencie spopularyzowania się Web 2.0, które nie były już tylko cyfrowymi broszurami, a stało się medium do dzielenia doświadczeń z wieloma milionami innych użytkowników. To takie strony jak MySpace w 2003 roku, Facebook w 2004, YouTube w 2005. Możemy wchodzić w interakcję, to znaczy możemy publikować, oceniać, komentować czy udostępniać, zostawiając odcisk w cyfrowym świecie, który nazywamy internetem. Pomagając stworzyć i ukształtować ten ekosystem, który tak zdawnie kochamy. A to wszystko składa się na ogromne ilości danych, tak wielkie, że tradycyjne technologie nie potrafimy sobie z nimi poradzić. I to właśnie nazywamy Big Data. Otworzyło to wiele możliwości w przewidywaniu oraz poszukiwaniu wiedzy za pomocą danych, ale również oznacza to, że najprostsze pytania wymagają wymyślenia infrastruktury danych tylko do ich przetwarzania i przetrzymywania. Potrzebujemy równoległych technologii do przetwarzania danych, takich jak MapReduce, Hadoop czy Spark. Tradycyjnie dane, jakie posiadaliśmy, były ustrukturyzowane i miały niewielki rozmiar. To można było analizować za pomocą prostych narzędzi analityki biznesowej. Natomiast dziś większość danych jest nieustrukturyzowanych. Te dane są generowane z różnych źródeł, takich jak dzienniki finansowe, pliki tekstowe, multimedia, pliki i sensory. Dobrze, myślę, że wystarczy. Więc tutaj znowu mamy podkreślenie kolejnego ważnego momentu,
co za pomocą analizy data science możemy uzyskać, prawda? A więc możemy uzyskać nową wiedzę, możemy przewidywać pewne procesy i zjawiska i to powoduje, że ta dziedzina stała się obecnie tak popularna, tak ważna i tak potrzebna. Tutaj myślę, że to już sobie pominiemy. No i właśnie, tutaj w tych poprzednich wypowiedziach powtarzało się kilkakrotnie stwierdzenie, że główne zastosowanie tych analiz związanych z big data, czyli tym, czym między innymi zajmuje się data science, to jest właśnie świat biznesu, co też chyba nie powinno nikogo dziwić. I tu znowu w takiej nieco zabawnej formie pokazanie, jak analiza dużych danych, jak może zmienić pewne nasze wyobrażenia na temat określonych tutaj zachowań, w tym wypadku konsumenckich. Panie profesorze, jeśli mógłbym na chwilkę przerwać, jakby pan udostępnił ekran razem z dźwiękiem komputera? Czyli trzeba się rozłączyć, usunąć ekran i w momencie połączenia się z nami dołączyć checkbox, dołącz dźwięk systemowy. Wtedy będziemy sobie słyszeć wszystko. Teraz słuchamy przez mikrofon pana. Teraz to już tak nie widać. Przy udostępnianiu ekranu nad okienkiem ekran numer 1 powinien być checkbox, dołącz dźwięk systemowy. A przynajmniej u mnie jest. Jak udostępniam obraz. Tak, zaraz zobaczymy. Tak, mamy udostępnianie ekranu. Tylko, że tutaj ja niestety niczego takiego nie widzę. Proszę jeszcze raz powiedzieć. Nad tym ekranem, ekran numer 1, jak pan wybiera już, co pan chce udostępniać, jest checkbox, przynajmniej u mnie, dołącz dźwięk systemowy. Ja korzystam z tej aplikacji webowej, nie desktopowej. Okej, rozumiem. Dobra, to już nie było. No, chyba nie ma tutaj. Tak. No, przykro mi, ale... Dobrze, czyli jeszcze raz tutaj mamy... America's favorite pie is apple. Of course it is. How do we know it? Because of data. Look at supermarket sales. Look at supermarket sales of 30-centimeter pies that are frozen, and apple wins. No contest. Majority of the sales are apple. But then supermarkets started selling smaller 11-centimeter pies, and suddenly Apple fell to like fourth or fifth place. Why? What happened? Can you think about it? When you buy a 30-centimeter pie, the whole family has to agree, and Apple is everyone's second favorite. But when you buy an individual 11-centimeter pie, you can buy the one that you want. You can get your first choice. You have more data. You can see something that you couldn't see when you only had smaller amounts of it. Now the point here is that more data doesn't just let us see more of the same thing we were looking at. More data allows us to see new. It allows us to see better. It allows us to see different. In this case, it allows us to see what America's favorite pie is, not apple. Właśnie ten fragment jest wypowiedzi, jest bardzo znamienny, ponieważ on pokazuje jeszcze kolejną cechę związaną z analizowaniem tych dużych danych, a mianowicie, że my
potrafimy dzięki temu uzyskać zupełnie nową wiedzę, która była niedostrzegalna, kiedy posługiwaliśmy się innymi źródłami. Tutaj właśnie akcent jest położony na odkrywanie właśnie wiedzy z danych. Chciałbym na to szczególnie zwrócić uwagę w nawiązaniu do tej wypowiedzi Steda, że odkrywamy wiedzę z danych, która jest, że tak powiem, no, niedostępna przy posługiwaniu się innymi źródłami. I teraz, mając tą ogólną charakterystykę data science i pewnych możliwości tej dyscypliny, i również mając na uwadze, że do tej pory jak gdyby głównym obszarem jej działania jest szeroko rozumiany biznes, gospodarka, chociaż oczywiście aplikacje można spotkać i w innych dziedzinach, to można sobie zadać pytanie, takie, które ja sobie też od pewnego czasu zadaję, a co z humanistyką i z naukami społecznymi? Przecież, jak tutaj Państwo zresztą widzieliście, i tutaj znowu odniosę się do co prawda innej infografiki, ale też pokazującej, że ile tych danych produkuje się chociażby w internecie, zwłaszcza na portalach społecznościowych, typu tam Twitter, Snapchat, WhatsApp, prawda, Twitch, no już nie mówiąc o Facebooku czy Instagramie bądź YouTubie, przecież to nie są dane takie, ja bym powiedział, nie wiem, stricte ekonomiczne, tylko to są dane, jakbyśmy powiedzieli, nie wiem, społeczne czy kulturowe. To są dane typu posty, które dotyczą różnej problematyki, często nawet takich codziennych spraw, nie wiem, zabawy, rozrywki, filmu i tak dalej. I to jest ten typ danych, którymi zajmują się, czy wokół których swoją działalność badawczą prowadzą badacze społeczni, czy też przedstawiciele różnych dyscyplin humanistycznych. No i teraz no, można sobie zadać proste pytanie. Czy oni są przygotowani do pracy z tego typu danymi? Oczywiście tutaj nie tylko chodzi o dane z tego świata wirtualnego, bo również przecież dane, różnego typu dane są tworzone w tak zwanej rzeczywistości fizycznej. I ponawiam pytanie, czy oni, czy my, a mówię tutaj w tym momencie o sobie i o niektórych gościach naszego dzisiejszego spotkania, czy my jesteśmy przygotowani, jeśli chodzi o narzędzia, jeśli chodzi o metodologię, właśnie do pracy z tego typu danymi. Tutaj odpowiedź moja jest krótka i prosta. Nie, nie bardzo. Dlatego, że do tej pory przedstawiciele różnych dyscyplin humanistycznych i badacze społeczni korzystali z innego typu danych, z innego typu źródeł. Korzystali na przykład z różnego typu danych tak zwanych sondażowych, a więc opartych na różnego typu wywiadach, danych pobranych właśnie z kwestionariuszy, z ankiet, z jakichś własnych obserwacji. W przypadku, powiedzmy sobie, historiografii były to tak zwane źródła historyczne, a więc zupełnie inny typ informacji, zupełnie inny typ danych, do interpretacji których służyły zupełnie inne metody. I teraz te metody w zderzeniu się z tymi nowymi danymi, z tymi cyfrowymi śladami, tutaj nawiązuje do pewnego określenia, które już wcześniej się pojawiło, no często są zupełnie bezradne. Stąd myślę, że potrzeba głębokiego namysłu, dyskusji,
w jaki sposób właśnie te dwie grupy kultur naukowych, że tak wyrażę, mogą zmierzyć się właśnie z problemem tych nowych danych. Co tutaj może im zaoferować owa data science i pewne metody, które ona proponuje, które rozwija i które się sprawdzają właśnie w innego typu danych, natomiast czy one również mogą być przydatne, czy mogą się sprawdzić, czy mogą być użyteczne w humanistyce i naukach społecznych, chociażby takich jak, powiedzmy sobie, socjologia. I tutaj właśnie no, stawiam te pytania, które no, wymagają odpowiedzi. I z moich przemyśleń, z moich obserwacji, też z mojej pewnej praktyki wynika coś takiego, tutaj pewne takie cztery tezy, które na kolejnym slajdzie pozwoliłem sobie wpisać, że nie wszystkie narzędzia i metody wypracowane przez data science no, będą użyteczne również do tego, do tych danych, które zajmują, którymi zajmują się, czy mogliby uwzględniać w swojej praktyce badawczej na przykład humaniści. Czyli musimy troszeczkę jak gdyby też zredefiniować to pojęcie data science. Z tym oczywiście wiąże się druga teza, że musimy poszerzyć katalog metod i narzędzi, które obecnie może gdzieś tam są na obrzeżu tego, co zwykle rozumie się pod pojęciem narzędzi i metod właśnie charakterystycznych dla data scientistów. Po trzecie musimy uwzględnić również metody jakościowe, które zresztą są wspierane coraz częściej też przez współczesną technologię informatyczną i tak zwaną wiedzę teoretyczną. No i teza ostatnia, czwarta, że musimy uwzględnić narracyjność humanistyki i nauk społecznych, z czym wiąże się pojęcie właśnie multimedialnych opowieści jako pewnych też, ja bym powiedział, sposobów prezentacji wyników badań. I tutaj nieprzypadkowo profesor Osińska wspomniała o medialice jako takim nowym typie właśnie nie czasopisma. Ja tam na czacie wspomniałem, że to nie jest pismo, to nie jest czasopismo, bo tam się nie publikuje tekstów, tylko wyniki badań właśnie w formie zwizualizowanej. I te tezy teraz dalej będę chciał rozwinąć. Najlepiej to wszystko pokazać na praktyce, która będzie no, chyba bardziej przekonywująca niż takie bardziej abstrakcyjne tutaj dewagacji. Otóż z data science też wiążą się pojęcie machine learningu i deep learningu, często nazywanego sztuczną inteligencją, właśnie ta część machine learningu, czyli deep learning. I właśnie pewne metody związane z pojęciem machine learningu czy deep learningu oczywiście mogą jak najbardziej się sprawdzać również w obcowaniu z tymi danymi, z którymi mogą pracować, czy nawet powinni pracować humaniści. Tutaj ja sobie pozwolę przypomnieć, może tutaj jeszcze do... O, tutaj mam. To jest strona takiego projektu, który nazywa się scikit-learn. Scikit-learn to jest jedna z najważniejszych bibliotek dla machine learningu. I tutaj właśnie mamy takie pojęcia klasyfikacji, regresji, clusteringu, redukcji wymiarów, przepraszam, preprocessingu i tak dalej. I to są pewne pojęcia, które jak gdyby pokazują,
już tak bardzo konkretnie na gruncie właśnie machine learningu, czym zajmuje się data science, czym zajmują się data scientiści. Tak? Czyli w przypadku klasyfikacji, tak mówiąc bardzo ogólnie i może niezbyt precyzyjnie, chodziłoby o wyodrębnienie pewnych obiektów, tak? Na jakimś zbiorze danych. To jest rodzaj uczenia nadzorowanego, czyli powiedzmy sobie, model otrzymuje dane treningowe, na których są, powiedzmy sobie, obiekty wyposażone w pewne etykiety, typu na przykład, nie wiem, mężczyzna i kobieta. I on potem dostaje drugi zbiór danych, to jest zbiór, który zawiera obiekty, ale już bez tych etykiet. I model musi się nauczyć rozpoznawać, biorąc pod uwagę ten zbiór treningowy, rozpoznawać te nasze obiekty, czyli mężczyzn i kobiet. W przypadku regresji tutaj chodzi o przewidywanie pewnych wartości. Tutaj mamy clustering, klasteryzacja. To jest bardzo ciekawy przykład, ponieważ on bardziej już dotyczy tak zwanego uczenia nienadzorowanego, kiedy zbiór treningowy, który dostaje model, nie zawiera już etykiet i program musi być tak napisany, żeby niejako, tak mówiąc metaforycznie, uczulał ten nasz model na znalezienie właśnie jakichś takich skupisk modeli, które mogą być połączone w jakąś jedną kategorię. To są przykłady, które z uczenia maszynowego, które mogą być zaadoptowane, powiedzmy sobie, do też danych, którymi zajmuje się właśnie humanistyka. Ale oprócz tego możemy wykorzystać inne narzędzia, niejako spoza tego jak gdyby głównego nurtu związanego z data science. Ja tutaj wypisałem takie przykłady, co je łączy. Łączy je przede wszystkim to, że są to narzędzia bezpłatne i są to oczywiście narzędzia, które pracują na danych zarówno ustrukturyzowanych, jak i nieustrukturyzowanych. Ta pierwsza grupa, czyli Tagul, Voyant, InfraNodus, to są programy do analizy korpusów tekstualnych. Druga grupa, czyli Visual Culture Analytics, ImagePlot, TinyLabs, służy do analizy danych nieustrukturyzowanych, konkretnie do fotografii oraz do filmów. No i trzecia grupa do analizy sieci społecznych. Tutaj no to się różnie czyta, GEPI, GESHI, GEFI, Cytoscape, SocioVis. Właśnie do analizy sieci społecznych. To są programy oparte na teorii grafów. I tutaj właśnie programy do, kolejne pojawiają się programy do analizy danych ustrukturyzowanych. Tą cechą definicyjną, która je łączy, jest to, że one mogą już dokonywać bardziej złożonych analiz, które właśnie, no chociażby tutaj tej regresji czy klasyfikacji, czyli Tableau, Power BI czy Orange 3. Oczywiście nie mylić z siecią telefonii komórkowej. Dalej mamy innego typu rozwiązania chmurowe, czyli Google Cloud, Microsoft Azure i AWS, to jest skrót od Amazon Web Services, które pojawiły się kilka lat temu
I co ciekawe, że one, ich używanie nie wymaga umiejętności programistycznych. My możemy te dane, jakieś tam swoje dane, które mamy, możemy po prostu załadować do którejś z tych platform i dostaniemy analizy. Ja zaraz pokażę Państwu tutaj konkretne przykłady tego typu analiz. I tutaj jeszcze będzie króciutka prezentacja jednej z tych usług. Zdaje się AWS. And let's start by taking this video of a Super Bowl commercial for Google Home. And I'm going to play the first few seconds. We can see that it starts with a mountain landscape. Then we see a house, a city street. Then it goes to a dog and a garage. So lots of scene changes happening in this video. And if we were to manually categorize what was happening throughout it, we need to watch the entire thing and write down what was happening in every scene. Luckily, the video API takes care of this for us, which is a single REST API request. So it tells us two things. One, at a high level, it tells us what is this video about. And then it also tells us at a more granular level what labels it finds in the video in each scene. So if we scroll down here, we can see it identifies a dog, and it can tell us exactly where in the video that dog appears. It also identifies at the end of the video there's a birthday cake. And if we scroll down a bit more, we can see that not only does it know it's a dog, it knows what type of dog it is, but it's a Dachshund. And if we scroll down through the rest of the labels, we can see that it also successfully identifies that mountain pass scene from the beginning. So this is what the API can do with one video, but you likely have more than one video that you want to analyze. So let's take a look at how a company might use the Video Intelligence API. A media publisher could have hundreds of petabytes of video data sitting in storage buckets, and one common thing they might want to do is create a highlight reel, focus on a specific type of content, or search their large library for it. So let's see how we would use the Video Intelligence API to search a large library of videos, given all this metadata that we get back from it. We've got a lot of videos here, and let's say this media publisher has hours of sports video, but they only want to find the content relevant to baseball. So let's go ahead and search our library here for baseball videos. And we can see that not only does it show us which videos have baseball, it tells us exactly when in those videos baseball appears. My favorite example is this one. We have this video which only has a tiny bit about baseball, but it's able to identify that clip for us. Whereas if we were to manually do this, we'd have to watch the whole video looking for that specific scene. So if we click on this scene, we can see that this is from last year's Year in Search video when the Cubs won the World Series. So let's do one more search. I live on the East Coast where it's pretty cold right now. I've heard there's been a ton of rain in SF this past year. I think we can all agree it'd be pretty nice to be on a beach right now. And while machine learning can't take us there, it can do the next best thing and find all the beach clips in our video library for us. So let's search for our beach videos, and then we can click to all of our beach clips in the videos below. So as you saw through this demo, the Video Intelligence API makes it easy to quickly and easily understand a large library. Wystarczy, więc tutaj mieliśmy przy okazji taką krótką instrukcję obsługi. No i teraz przejdźmy do przykładów. One będą w znacznej części ilustrowały moje badania. I tutaj jest to fragment filmu. Tematyka jest nieistotna. Tutaj powiem tylko, że jest to inauguracja prezydentury Baracka Obamy. I myślę, że tyle wystarczy. I teraz ja chciałbym pokazać, co można zrobić z tym filmem i w ogóle z każdym innym filmem, niezależnie od gatunku, rodzaju, długości i tak dalej. Przy zastosowaniu pewnych narzędzi, w większości tych, które tutaj zostały już wcześniej wymienione, zwłaszcza tutaj związane właśnie z analizą tych danych nieustrukturyzowanych za pomocą chociażby tych usług typu tam AWS czy Google Auto ML. I to jest
właśnie już ten film, który, że tak powiem, badałem, analizując go za pomocą różnych narzędzi. Tutaj mamy wizualizację zrobioną za pomocą programu Visual Culture Analytics Zacha Weilena, który pokazuje jasność poszczególnych klatek tego filmu. Tutaj ja ten film pobrałem, pociąłem go na klatki za pomocą też odpowiedniego programu, się zdaje się nazywa Free Video to JPG Converter. Chodzi o to, żeby po prostu przekonwertować z formatu filmowego typu tam MP4 na zdjęcie w formacie JPG, po to, żeby było go można dalej, ten film już w postaci pojedynczych klatek, analizować za pomocą tego wspomnianego programu Visual Culture Analytics. Ten program potrafi analizować również nasycenie kolorami, odcienie kolorów i oświetlenie. O, tu jest ta sama analiza. Tutaj z kolei są wyniki analizy też tego samego filmu i tych samych klatek filmowych za pomocą innego programu. On się nazywa ImagePlot. Twórcą jest rosyjski informatyk i artysta Lev Manowicz. To jest dosyć stary program. On już kilkanaście lat temu został stworzony. Potem był przez parę jeszcze kolejnych lat rozwijany. I on już tutaj pokazuje nam, czy on się tym różni od tego pierwszego, że pozwala analizować praktycznie nawet miliony klatek filmowych czy zdjęć. Tamten pierwszy ma pewne ograniczenia do 10 tysięcy. I tutaj mamy oś współrzędnych o X i o Y. Na osi OX mamy przesuwający się, czy po prostu, no jest to oś czasu. Oś OY zawiera piksele, ponieważ jak doskonale wiadomo, przynajmniej dla tych, którzy zajmują się obrazami, tutaj każdy kolor można przedstawić za pomocą czy takich wartości od 0 do 255 pikseli. Ta wartość najmniejsza 0 oznacza kolor czarny, wartość najwyższa to jest kolor biały. Natomiast no, to, co się znajduje między tymi zakresami, to są różne kombinacje kolorów. Tutaj zresztą Państwo widzicie, im niżej jesteśmy, to tutaj te kolory nawet gołym okiem widać, że są po prostu ciemniejsze, im wyżej one są jaśniejsze. Natomiast tutaj mamy kolejny program, to jest Stinai Labs, który pokazuje te nasze wcześniejsze, czy te moje wcześniejsze wizualizacje. On pokazuje już procentowy udział poszczególnych kolorów w tym układzie heksadecymalnym, czyli tutaj na przykład widzimy, że w przypadku tego fragmentu filmu, który przeanalizowałem, ten kolor, czy dominuje kolor fioletowy, stanowi on 75%, prawda? Potem mamy szary i brązowy. Tutaj mamy, to już jest AWS, czyli tutaj pokazuje on ta usługa właśnie, no pokazuje dane po prostu z internetu. Tu muszę się troszeczkę, jeszcze może cofnąć. O, tutaj, to powinno być wcześniej. Otóż, jak Państwo widzicie, tutaj cały czas jesteśmy w tej usłudze AWS. Co ten program robi? Otóż on analizuje klatka po klatce, tutaj wraz z upływającym czasem. Tutaj ten niebieski kursor wskazuje na odpowiedni fragment filmu. Tutaj na przykład jesteśmy przy 6 sekundzie.
I on, analizując klatka po klatce, wykrywa różne obiekty. I tutaj mamy wynik tej analizy. Otóż on wykrył tutaj w ciągu minuty, bo akurat ja wziąłem tylko pierwszą minutę filmu, w celach demonstracyjnych oczywiście, on wykrył 10 obiektów, które zaetykietował, to są ludzie, w tym trzech tak zwanych celebrytów. No tutaj no można rozpoznać byłego prezydenta George'a Busha juniora oraz 32 innych obiektów i czynności. I teraz możemy się cofnąć. I tutaj mamy tą funkcję rozpoznawania tego, co jest na zdjęciu, prawda, czyli że jest to osoba, że gdzieś tam w środku jest jakaś publiczność, tłum i tak dalej. I tutaj prawdopodobieństwo, czyli no prawie że stuprocentowe prawdopodobieństwo, że to jest akurat właśnie na przykład osoba. Tutaj to jest ciekawe, że tu jest, z kolei mamy rozpoznawanie emocji. Z troszeczkę mniejszym prawdopodobieństwem, tutaj confidence wynosi 87% no i program stara się analizować, że tak powiem, no, pewne takie typowe stany emocjonalne typu radość, smutek czy złość. No i tutaj oczywiście też z zasobów internetowych on no, potrafi nam tutaj wskazać, że jest to właśnie Barack Obama, że jest to inauguracja prezydentury, że jest to prezydent Stanów Zjednoczonych i tak dalej, i tak dalej. Tutaj z kolei kolejna możliwość, którą dają te programy tej wielkiej trójki, czyli Google'a, Amazona i Microsoftu, jest to tak zwana analiza sentymentu. Co to jest analiza sentymentu? To jest, tutaj bierzemy pod uwagę już to, co ten pan prezydent Obama mówił. Oczywiście również możemy analizować różnego typu teksty. Jak to się powszechnie przyjmuje, każda wypowiedź zawiera jakiś stosunek wypowiadającego albo autora tekstu do tego, co mówi, do przedmiotu, prawda, swojej, na przykład swojego przemówienia, czy też do przedmiotu swoich rozważań. I tutaj mamy w przypadku tego przemówienia, tu jest transkrypcja tego tekstu, i program nam przeanalizował, to był zdaje się AWS, z 81% pewnością, że tutaj określił, że ten tekst ma wydźwięk pozytywny. No, tutaj mamy, on potrafi określić trzy wartości, czyli pozytywny, negatywny i neutralny. No tu jeszcze jest jakiś tam mieszany, ale tutaj już żadne miary się nie pojawiają. Czyli tutaj mieliśmy do czynienia z zastosowaniem kilku różnych narzędzi do analizy tego samego filmu. Tutaj to jest też ciekawy przykład, ponieważ to przemówienie, które wcześniej było przeanalizowane przez AWS, tutaj z kolei zostało przeanalizowane przez taki inny program, on się nazywa InfraNodus. To jest, czy nie wiem dokładnie, jak ten program działa, prawdę mówiąc, ale należy go zaliczyć do tych programów właśnie z zakresu machine learningu. I ten program potrafi, tutaj Państwo widzicie, po mojej prawej stronie, po pierwsze
wyłowić jak gdyby główne kategorie z danego tekstu albo danego przemówienia. Tutaj, prawda, mamy je wymienione. Potem najbardziej wpływowe słowa, bo tam nation, America, work, generation i tak dalej, relacje między nimi, prosta statystyka, czyli że tutaj mamy akurat 150 słów, gęsto i właśnie. I tutaj, co ciekawe, że on tutaj ten tekst traktuje jako graf i tutaj pokazuje średni stopień, gęstość tego grafu. I też na uwagę, coś, co jest pewną taką nowością, przynajmniej moim zdaniem, że on potrafi wyodrębnić pewne, że tak powiem, bloki tematyczne, takie główne bloki tematyczne, które pojawiają się w danym przemówieniu albo w danym tekście. I one tutaj są oczywiście pokolorowane, czyli można domniemywać, że te cztery tutaj kolory, typu tam, nie wiem, pomarańcz, zieleń, jakiś jasny fiolet, one stanowią pewne odrębne bloki tematyczne. Więc jak już mówiłem, to jest coś nowego, czego nie potrafią robić, powiedzmy sobie, takie bardziej klasyczne programy do analizy tekstów, typu chociażby ten Voyant, o którym wcześniej mówiłem, wspomniałem przynajmniej. On głównie potrafi tutaj nam pokazywać taką prostą statystykę, typu tam ile słów występowały i jaka była średnia długość zdania, ile przeciętnie słów w każdym zdaniu się pojawia i oczywiście jakieś tam też temu towarzyszą wizualizacje. Tutaj będziemy mieli przykłady już innych analiz. To jest taki już stary, zakończony program Republic of the Letters, pokazujący czy wizualizujący korespondencję przedstawicieli europejskiego oświecenia z XVIII wieku. Tam zachowało się kilkaset listów i ten program wizualizuje to wszystko. Tutaj może najpierw fragment. Na Uniwersytecie Stanforda on został. Here we have a snapshot of all of the data that we have collected so far. This is data that comes entirely from the Electronic Enlightenment Project. This project, what we're trying to do is use new computer technology and geographical imaging in order to create maps of the Republic of Letters and that show not only how these networks intermingle, but also how they evolve as a country. What's really remarkable about this period. Myślę, że tyle wystarczy. On po prostu pokazuje tutaj krążenie informacji między czołowymi przedstawicielami europejskiego oświecenia, czyli kto, kiedy, gdzie i do kogo pisał. To wszystko jest właśnie zwizualizowane na mapie ówczesnej Europy. I jeszcze może jeden przykład z analizy sieci społecznych. Tutaj Państwo widzicie, że jego przedmiotem jest tak zwana arabska wiosna ludów, która miała miejsce około 10 lat temu w państwach Afryki właśnie północnej i Azji mniejszej, czyli tam Tunezja, Egipt, Libia. I tutaj mamy wizualizację jak gdyby rozprzestrzeniania się tego ruchu na podstawie tweetów, które były zamieszczane przez uczestników. Oni po prostu skrzykiwali się za pomocą Twittera i te wszystkie dane zostały
zostały zassane, że się tak wyrażę, używając takiej modnej nomenklatury i powstała tego typu właśnie wizualizacja. Dobrze, i to by było tyle, jeśli chodzi o pewne takie charakterystyczne przykłady. I tutaj, co my z tego możemy mieć? Tu macie Państwo takie trzy, jak gdyby, trzy cechy, które wiążą się z analizą danych. Że dane, w cudzysłowie surowe, służą nam nie tylko do jakichś takich prostych wizualizacji, ale my z tych danych chcemy uzyskać określone informacje, które następnie przekształcamy w wiedzę, którą możemy się potem już posłużyć w różnych celach, w różnych praktykach społecznych. Czyli tutaj same dane jeszcze niczego nam ciekawego nie niosą. Musimy je przeanalizować po to właśnie, jak tutaj napisałem, żeby przekształcić je w informacje, a informacje, żeby przekształcić już w wiedzę, czy nawet w jakąś generalizację albo teorię. I można się oczywiście tutaj dalej zastanawiać, które inne narzędzia mogłyby się tutaj przydać i co moglibyśmy za ich pomocą uzyskać. Natomiast ja bym tutaj chciał zwrócić uwagę na taką jedną rzecz, że już chyba nie ulega wątpliwości, że big data staje się, czy wkrótce stanie się być może głównym przedmiotem, czy główną bazą empiryczną również dla nauk społecznych i dla większości dyscyplin humanistycznych. No w przypadku humanistyki dojdą tak zwane dane historyczne w takim znaczeniu historyczności, że one zostaną po prostu zdigitalizowane, czyli ten cały dotychczasowy dorobek, który na przykład mamy w archiwach, zostanie właśnie sprowadzony do postaci cyfrowej, no i stanie się wtedy możliwym analizowanie go za pomocą tych różnych narzędzi. Także humaniści już dostają i wkrótce ten proces na pewno zostanie zakończony, związany właśnie z digitalizacją i będą też mieli do dyspozycji całkiem spore zasoby danych. I teraz kluczowa sprawa, oprócz refleksji, jak z tymi danymi pracować, jakich narzędzi możemy tutaj użyć, to jest kwestia kompetencji. Ja na początku mojego dzisiejszego wystąpienia powiedziałem, że te dotychczasowe metody, którymi posługiwali się humaniści i badacze społeczni, są nieprzystosowane do świata big data, no i w ogóle do wielu cyfrowych danych i że tutaj musimy właśnie posłużyć się innymi metodami, inną metodologią. Ale warunkiem niezbędnym do tego, aby przestawić się na te nowe tory, jest nabycie stosownych kompetencji. Do tej pory było to w miarę proste, mówię, że w miarę proste. Znaczy po prostu jeśli jeden paradygmat przestawał spełniać swoją rolę, to uczyliśmy się innego paradygmatu, który lepiej radził sobie z pewnymi zadaniami badawczymi, które chcieliśmy realizować. I to głównie polegało na tym, że przeczytaliśmy ileś tam kanonicznych książek, ileś tam artykułów, zapoznaliśmy się z jakąś tam liczbą pewnych opracowań, pewnych badań empirycznych i to wystarczało. Tutaj nie wystarczy przeczytać ileś książek poświęconych na przykład, nie wiem, data science czy innym narzędziom,
My po prostu musimy się tymi narzędziami nauczyć posługiwać, czyli nabyć zupełnie nowe kompetencje, których dotychczas nie uczyliśmy się, których też nie uczymy studentów. I to jest naprawdę kolejne wyzwanie, które stoi przed znaczną częścią badaczy, czyli nowe kompetencje cyfrowe i edukacja, i edukowanie do tych kompetencji. Właśnie, to jakie to są kompetencje? No właśnie, tutaj ja sobie wypisałem pewne umiejętności, pewną wiedzę, która jest niezbędna do tego, aby posługiwać się częścią tych narzędzi, o których tutaj mówiłem i które pokazywałem. Jeśli chcemy coś zaczerpnąć z data science, to na pewno musimy mieć umiejętność, przynajmniej znajomość podstaw programowania. Tutaj wypisałem parę języków, ale kluczowe wydają się dwa pierwsze, czyli Python i R. Też powinniśmy zapoznać się z podstawami statystyki oraz z algebrą i z rachunkiem prawdopodobieństwa. No tutaj wystarczy w sumie znajomość ze szkoły średniej. No, każdy zdaje maturę i każdy jakąś tam wiedzę ma. Następnie to jest umiejętność wizualizacji danych i nowe formy publikacyjne. No chociażby tutaj tworzenie, coś co się nazywa wideo artykułem. No, do tego dochodzą umiejętności miękkie, ale to już jest troszeczkę jak gdyby związane ze współpracą w grupie. I teraz jeśli chodzi właśnie o te poszczególne elementy, myślę, że dwa pierwsze nie wymagają tutaj szerszego omówienia, bo one akurat z tymi elementami spotykamy się powiedzmy sobie w szkole średniej, niektórzy na studiach, statystyka jest przecież ważnym przedmiotem na przykład na socjologii. Z programowaniem to już jest po prostu tragedia. Praktycznie na studiach humanistycznych nie uczy się programowania. Dobrze, że zaczęto uczyć dzieciaki, to już od szkoły podstawowej, zdaje się od 2 lat, natomiast na studiach niestety nie. To praktycznie ogranicza dostęp właśnie do tych narzędzi analitycznych. Więc co trzeba zrobić? Więc no jak Państwo widzicie, tutaj pojawiają się postulaty, czyli nauka podstaw statystyki w dyscyplinach humanistycznych, społecznych jest już nieco lepiej, nauka programowania na kierunkach humanistycznych, Python bądź R. No, nie będę tutaj wdawał się w dyskusji, który język lepiej się przyda. To tak jakby dyskutować, który model samochodu, Mercedes czy BMW jest lepszy. To już są naprawdę indywidualne kwestie. Chociaż przyjmuje się, że do pracy ze sztuczną inteligencją może bardziej będzie użyteczny Python, R z kolei bardziej do wizualizacji takich, powiedzmy sobie, danych statystycznych. Ale ja mówię, ale to są naprawdę niewielkie różnice. Następnie tutaj mamy nauka tworzenia właśnie tych visual story. Tutaj znowu odwołam się do tutaj. To jest strona projektu Plotly Dash. Plotly to jest kolejna biblioteka programistyczna, która służy do analizy i wizualizacji danych.
ona proponuje, czy za jej pomocą można zrobić interaktywne wizualizacje. Panie profesorze, przepraszam, czas nagle. Dobrze, to już będę kończył. DASH z kolei to jest taki rodzaj frameworku, na których prawda, te wizualizacje można produkować czy umieszczać. I tutaj proszę, start, naciskam i mamy przykład interaktywnej wizualizacji, która jest no, zdaniem relacji z jakichś przeprowadzonych badań. Może zatrzymam. I tutaj jeszcze obiecałem, że pokażę tą medianikę. Gdzie ona tutaj jest? O, jest. To jest właśnie to nowatorski periodyk multimedialny, Medialika, w którym publikują się dane w formie zwizualizowanej, będące efektem również zastosowania tych nowych narzędzi cyfrowych. Króciutki fragment. Pokażemy to na wybranym przykładzie. Przedmiotem badania będzie słynna seria filmowa Gwiezdne Wojny. Ostatnia filmowa, ostatnim filmem serii wynosi prawie 40 lat. Słynna metoda. Na osi OI ta wizualizacja przedstawia nam pierwszy występujący w aplikacji mianowicie parametrów, a mianowicie... Przepraszam, źle słyszymy pana profesora. Dobrze, źle, dobrze, dobrze, to myślę, że ja już na tym zakończę i tutaj... Czyli chciałbym zakończyć właśnie tym stwierdzeniem, że też jednym z takich ważnych elementów nowych kompetencji właśnie jest umiejętność tworzenia takich właśnie multimedialnych publikacji. I myślę, że to był koniec, zwłaszcza, że tutaj zostałem troszeczkę ponaglony, więc dziękuję Państwu za uwagę. No i chyba teraz będzie etap pytań, tak? Tak, dokładnie. Bardzo dziękujemy panu profesorowi za wykład i nakreślenie wszystkich wyzwań przed naukowcami oraz też o kompetencjach cyfrowych, które pan poruszył. Bardzo ważny temat. Widzę wśród słuchaczy, w naszym gronie są i informatolodzy, i społecznicy, tak zwani badacze nauk społecznych i również informatycy. Także spodziewamy się teraz burzliwej dyskusji. Proszę Państwa, teraz chcielibyśmy zachować kolejność, także proszę na czacie wpisywać się już w kolejności, kto chce zadać pytanie. Prosimy. Jeśli chodzi o słyszalność, to ja jestem bardzo zadowolona. Wszystko słyszałam. Jedynie te nagrania z filmików YouTube, to, no, ponieważ przez mikrofon komputera ten... Teraz ja słabo słyszę. Tak, to już było gorzej, ale... Proszę Państwa o zadawanie pytań. Z racji, że się zgłosiłem jako pierwszy, Adam Szalak, doktorant. Panie profesorze, poruszył pan tam dosyć, nie wiem, może ja gdzieś nie wyłapałem, problematyka programu AWS i tego InfraModus. InfraModus. Pytanie, czy orientuje się pan profesor, czy aplikacje te pozwalają na dokonywanie tych analiz w trybie rzeczywistym? Czyli jeżeli jest na przykład, nie wiem, materiał streamowany, czy też, nie wiem, przepuszczany przez system komputerowy, żeby dokonywał tej analizy na bieżąco. To jest jedno pytanie. A druga rzecz, takie stwierdzenie z racji tego, że mam do czynienia z kilkoma firmami z dziedziny call center,
To jeszcze taka zmianka, mianowicie nie jestem w 100% pewien, tak w międzyczasie wykładu próbowałem zlokalizować informacje odnośnie firmy Alcatel-Lucent oraz firmy NICE. To są dwie firmy, które zajmują się wdrażaniem systemów telekomunikacyjnych i któraś z nich, nie jestem w 100% pewien, wprowadziła system analizy rozmów wstecznych, czyli z rozmów pomiędzy klientem a firmą wyłapywane są przez algorytmy poszczególne słowa, czyli na przykład jeżeli dochodzi do jakiegoś tam etapu sprzedaży, możemy przepuścić, nie wiem, 10 tysięcy rozmów i wyłapie z tych rozmów tylko te, w których padła konkretna fraza. Czy w takim wypadku jest coś takiego dostępnego na rynku również niekomercyjnego do takich analiz? Tak, odpowiadając na pierwsze pytanie, Infranodus nie pozwala, usługi typu AWS czy Microsoft Azure pozwalają, przy czym no, to są niestety usługi płatne. To od razu ostrzegam. Ja tutaj powiem, że za miesiąc kwiecień, kiedy przygotowywałem te różne analizy właśnie za pomocą AWS-a, no to to mnie kosztowało dokładnie $84. Ale to też pewien błąd popełniłem, że od razu ze swojego bucketu po prostu nie usunąłem tych różnych danych, one tam chyba przez kilka dni były, więc to mi ten licznik mi trochę nabił. W rzeczywistości to można było o wiele taniej przeprowadzić. Co do tego drugiego pytania, to ja osobiście nie znam darmowej aplikacji, ale nie dałbym głowy, że coś takiego nie istnieje. No tutaj najlepiej to od razu podpowiem, zadać pytanie na platformę Kaggle, tam zawsze się ktoś znajdzie, kto odpowie. To jest największa tego typu właśnie platforma zrzeszająca programistów, w ogóle informatyków i ludzi, którzy zajmują się również data science, więc zawsze ktoś na to pytanie odpowie. Także zachęcam. Dziękuję bardzo, panie profesorze. Tak. Ja jeszcze dodam, że znalazłem, bo też jestem teraz zalogowany na Infranodusa, jest tu opcja, żeby importować po pierwsze wyszukiwania Google'a, po drugie RSS-y. Także w pewien sposób streamy też można danych tu uzyskać. Dobra, dzięki. Dzięki Radku. Ja jeszcze zapytam. Data scientist po polsku, właśnie zawsze mam taki dyskomfort, jak po polsku określić tą profesję, umiejętności. Data scientiści, tak jak mówił pan profesor, z tym się nie spotkałam, szczerze powiem, ale nigdy nie wiem, jak się określić. Data scientist, jak określić? Bo, nie wiem, analityk danych, ale to jednak nie jest to samo. Nie, to nie jest to samo. Nie. No badacz danych, ale to nie będzie już takie, też nie będzie tłumaczenie, no bo tutaj... Naukowiec od danych nie brzmi, tak? Dane naukowiec, co tutaj pan Radosław Klimas coś tam podpowiada. Danolog. A pan profesor Duch, danolog twierdzi. A, we Wrocławiu tak nazywa. Aha. No tak, ten silny ośrodek, tak. Ale rzeczywiście bardzo trafne spostrzeżenie, że te lingwistyczne narzędzia są poza głównym nurtem data science. Obróbka tekstu, tak, natural language processing, NLP, algorytmy, one jakby są skoncentrowane w jakichś ośrodkach tylko, jak u nas we Wrocławiu na przykład, tak, na Politechnice Wrocławskiej. Tak. Dobrze, że mamy taką dariach.pl. No tak, no jestem w Radzie Naukowej, więc tutaj ty też zdaje się byłaś przez pewien czas, więc tutaj tak potwierdzam, że dobrze, że coś takiego jest i to środowisko się konsoliduje i podobno mają być nawet jakieś środki uruchomione, chociaż teraz to jest mocno wątpliwe,
ale no zabiegamy o to. Z kolei Lew Manowicz, myślę, że by się obraził za takie określenie, rosyjski informatyk. On się uważa od dawna za rasowego Kalifornijczyka. On jest emigrantem z Rosji. W latach 70. wyemigrował do Stanów i właściwie nie jest informatykiem, a historykiem sztuki. Tylko ma firmę informatyczną. No ale to tak, no to tak, no właśnie to też jakoś mnie skłoniło do tego, żeby też go określić, więc jeśli... No dobrze, ale to już są takie, powiedzmy sobie, drobiazgi. Tutaj... Tak, nowe specjalne kierunku informatyka. Danologia, tak. Jeszcze ja pozwolę sobie na komentarz tych kompetencji w kierunku data science. Spotkałam się z taką krytyką i to często bardzo mówią data scientyści, że nie trzeba uczyć na tym poziomie szczegółowym tych statystyki na przykład, albo machine learning, albo algebry, jak wypisałeś na slajdzie. A może byś zademonstrował jeszcze ten slajd z kompetencjami. Jedynie oni uważają, że można ograniczyć się jedynie do nauki narzędzi. Zaraz jeszcze narzędzi. Tak. Taką krytyką się spotkałam. Ja jeszcze nie wyrobiłam sobie zdania. Zaraz do tego się ustosunkuję, bo to jest rzeczywiście bardzo ciekawe. Ja sama mówisz? Mam doświadczenie. O tak, chyba już widać, tak? Tak, bardzo dobrze widać. Mhm. No właśnie, więc jakbym się miał ustosunkować? To znaczy rzeczywiście, znaczy teraz jest taka w ogóle tendencja do tego, żeby rzeczywiście rozwijać narzędzia, które nie wymagałyby nawet umiejętności programistycznych. Ja tutaj akurat nie pokazałem, bo zabrakło mi już czasu, ale nawet firma Google, czy Google oferuje takie, co prawda w formie czysto edukacyjnej, programy właśnie do trenowania własnych danych dla właśnie osób, które no nie mają większego pojęcia o Pythonie, o R, o skali i tak dalej. I to się wszystko odbywa po prostu w sposób całkowicie zautomatyzowany. Wystarczy, żeby te dane załadować i po prostu czekać na wynik, na rezultat. Co więcej, wiem, że MIT pracuje już nawet nad takimi też programami, które do pewnego stopnia będą automatyzować tworzenie całych bloków kodu. Czyli tutaj oczywiście sztuczna inteligencja zostanie zaangażowana na podstawie analizy pisania kodu, będzie niejako podpowiadać sama. Będzie sama podpowiadać poszczególne wiersze dla kogoś, kto powiedzmy sobie no, słabo orientuje się w tym temacie i ułatwiać programowanie. Ale już niezależnie od tych umiejętności programistycznych, to rzeczywiście no, można się zgodzić z tym, że jeśli te metody data science naprawdę mają się upowszechnić, no to pewnym wyjściem właśnie będzie korzystanie z takich normalnych programów narzędziowych. Natomiast one nie zawsze wystarczają, ponieważ no są pewne takie, jak to się mówi, w tym gronie zadania czy wyzwania nietrywialne, które
no jednak no, wymagają wyjścia poza to, co dany program oferuje. I tutaj też jeszcze chciałbym zwrócić na jedną rzecz uwagę, że data scientiści, no to wiadomo, to są głównie przedstawiciele czy wywodzący się ze środowiska informatycznego albo dyscyplin pokrewnych. I też zauważam taki problem, który rodzi się na styku właśnie kontaktów między właśnie takim klasycznym data scientistem, a przedstawicielem właśnie humanistyki czy nauk społecznych, że oni po prostu mówią, jak gdyby nie dość, że mówią innymi językami, co jest zrozumiałe, natomiast data scientiści mają pewien problem w przełożeniu tych swoich kategorii na codzienną praktykę badawczą właśnie humanistów czy przedstawicieli nauk społecznych. Im po prostu brakuje tak zwanej wiedzy dziedzinowej. Więc ja uważam osobiście, że podstaw data science, jak i również podstaw programowania w takim Pythonie czy R powinni uczyć przedstawiciele nauk właśnie humanistycznych, którzy gdzieś tam we własnym zakresie nauczyli się podstaw i oni mają właśnie te podstawy programistyczne i mają również olbrzymią wiedzę dziedzinową, dlatego oni po prostu łatwiej mogą wdrożyć tych nowych adeptów, młodych adeptów do opanowania tych narzędzi. I tutaj szczególnie ja bym też akcentował, bo teraz tworzą się te nowe szkoły doktorskie, prawda, na nowych zasadach. To jest konsekwencja oczywiście ustawy 2.0. I nie wiem, jak to jest w Toruniu, ale na przykład jak ja obserwuję tą szkołę doktorską, która jest w UMCS, no to ona praktycznie działa na starych zasadach, a tutaj aż prosi się o to, żeby coś takiego na przykład jak humanistyka cyfrowa, o niej akurat nie wspomniałem, bo ona nie pokrywa się dokładnie z czymś, co się nazywa data science, ma szerszy nieco zakres, ale moim zdaniem właśnie humanistyka cyfrowa powinna stać się jak gdyby głównym przedmiotem nauczania właśnie w tych nowych szkołach doktorskich, które teraz tworzą się, czy które zostały stworzone i te wszystkie właśnie podstawowe metody data science, programowanie, powinny tam się znaleźć w tym nowym bloku właśnie przedmiotowym. Dziękuję bardzo. A teraz poprosimy panią doktor Kwiatkowską o zabranie głosu. Dzień dobry. Anna Kwiatkowska, Wydział Matematyki i Informatyki UMK. Też edukacją informatyczną się zajmuję. Bardzo się cieszę, że pan profesor wspomniał o tym, że od 2 lat w szkołach uczona jest już nauka programowania. Rzeczywiście, no akurat znam sytuację na bieżąco. Sytuacja jest taka, że no, za 3 lata na studia trafią uczniowie, którzy bez względu na to, do jakiej klasy uczęszczali, czyli również humaniści, powinni przynajmniej umieć programować w podstawowym zakresie w Pythonie. Więc oni powinni mieć takie przygotowanie podstawowe. Natomiast ja widzę, że na tych kierunkach humanistycznych wtedy należałoby zwrócić uwagę bardzo mocno na już zastosowania języka właśnie w kierunku data science. Prawda? To chodzi tutaj o to, te elementy, które pan wymienił, są bardzo ważne i rzeczywiście taka znajomość algebry, no bo mówimy o macierzach, prawda? Statystyka, czyli podstawowe choćby pojęcia statystyczne, które chyba nie do końca mogą być w szkole wtedy przekazywane. To programowanie w języku Python, ale na zasadzie, no jak ramki danych, prawda? Jak praca z ramkami danych, najprościej mówiąc, czy też kolejnymi możliwościami. Uczniowie ci powinni też mieć pewne wyobrażenie o wizualizacji w postaci grafów, ale to bardzo ogólne, więc być może też należałoby tutaj pewne elementy wprowadzać. Więc ja widzę tutaj bardzo duże wyzwanie przed uniwersytetami za te 3 lata, bo one muszą być przygotowane do tego, żeby nie uczyć od podstaw, tylko żeby pójść dalej. Jak pan to widzi, jak pan profesor? Tak, no się ja się całkowicie zgadzam, chociaż mam
poważne wątpliwości co do jakości nauczania Pythona, który jest, zdaje się, teraz obowiązkowym przedmiotem z informatyki na maturze, dlatego że no, to jest, ja znam to, ponieważ mój syn jest nastolatkiem, no i wiem, czego oni się uczą tak naprawdę na zajęciach z informatyki. Od kiedy w szkołach wprowadzono właśnie obowiązkową naukę programowania, no to no były olbrzymie problemy kadrowe. No, wiadomo, że żaden szanujący się absolwent studiów informatycznych raczej nie pójdzie do szkoły uczyć. Więc tutaj nastąpiła akcja masowego doszkalania, ale co do jakości, to naprawdę ja mam wiele tutaj wątpliwości. No, być może pani doktor jest bardziej tutaj jakoś optymistycznie do tego nastawiona, ale rzeczywiście zakładając, że jednak podstawy będą, to tutaj wyzwanie będzie olbrzymie na studiach. I z tego, co wiem, to jest olbrzymi opór. I to nie tylko w Polsce, ale w innych krajach przed tymi nowymi narzędziami, przed programowaniem. No, powiedzmy sobie wprost, humaniści często właśnie idą na takie, a nie inne kierunki studiów, no bo słabiej radzą sobie właśnie z matematyką i tutaj jest przede wszystkim również taka bariera mentalnościowa, że żeby ten opór, niechęć jednak przezwyciężać. I tutaj pani też całkowicie zgadzam się z tym, że może tutaj nauka programowania na studiach nie będzie zadaniem pierwszoplanowym, ile raczej wdrażanie właśnie już do pewnych narzędzi, jak chociażby wizualizacja, jak chociażby praca z bibliotekami. Tutaj ja bym chciał zwrócić uwagę Państwa, bo że tutaj nieprzypadkowo wspomniałam o języku R, ponieważ ja taki przeprowadziłem eksperyment na zajęciach w semestrze zimowym obecnego roku akademickiego na kierunku kulturoznawstwo z metodologii badań po prostu dawałem pewne elementy właśnie wizualizacji danych za pomocą RStudio, nawet nie mówiąc studentom, że oni się będą uczyć tutaj programowania, tylko od razu ładowałem jakieś tam dane, nawet te, które tutaj są w programie, typu tam MTCars i tak dalej, i za pomocą dosłownie paru wierszy kodu oni uzyskiwali no, takie proste jakieś tam wizualizacje słupkowe czy nawet później interaktywne. I okazało się, że oni oczywiście nie mieli nic wspólnego wcześniej z programowaniem, a całkiem nieźle sobie radzili. Być może to jest pewien tutaj też sposób na postępowanie. Tak, ja może jeszcze tylko skomentuję, że tu się zgadzam, że ten poziom kształcenia informatycznego, przynajmniej obecny na początku, pozostawia wiele do życzenia. Natomiast musimy sobie zdawać sprawę z tego, że humaniści do tej pory w ogóle nie byli kształceni w tym kierunku w szkołach. Więc jakby oni już od najmłodszych lat do pewnego sposobu myślenia przywykną i być może ta bariera, o której pan profesor mówił, pomiędzy właśnie osobami zajmującymi się profesjonalnie programowaniem i potem pracą z bazami danych, a humanistami, gdzieś tam też zacznie się zacierać, więc ten optymizm mój właśnie z tego wynika. Tak? No, być może tak się stanie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Ja jeszcze chciałabym tu dodać o programie naszej szkoły doktorskiej w zakresie nauk społecznych. Te szkoły ruszyły przecież od roku, nawet rok nie minął. No jakieś programy tam już powstały. Do końca nie wiemy, co będzie na drugim roku, ale
Data science, elementów data science raczej tam nie spotkałam. Może... Nie ma. Ja nie znam. Nie ma. Natomiast jeśli chodzi o statystykę, to my wprowadziliśmy na naszym kierunku architekturę i informacji na pierwszym roku studiów magisterskich. Tak? Elementy statystyki już studenci mają w pierwszym semestrze. A jeśli chodzi o program szkół doktorskich, one są bardzo zróżnicowane pomiędzy dyscyplinami, pomiędzy dziedzinami naukowymi. Znaczy my mamy, ja tutaj wspomniałam o kulturoznawstwie, my, czy w moim instytucie, w którym pracuję, mamy jeszcze drugi kierunek, to jest takie nasze oczko w głowie, wisienka na torcie, to się nazywa technologie cyfrowe w animacji kultury. I tam już studenci są uczeni zarówno podstaw programowania, podstaw tworzenia stron internetowych. No tylko właśnie jest potem problem w skłonieniu władz uczelni właśnie do stworzenia właśnie nowego programu właśnie tych szkół doktorskich, bo tu jest to słabe ogniwo, przecież te szkoły będą tworzyć nowe kadry dla polskiej nauki. I teraz jeśli my ich na tym etapie nie nauczymy nowych technologii, no to potem oni będą prowadzić swoje badania znowu w sposób tradycyjny. I tu jest największy problem. To jest to właśnie najsłabsze ogniwo, szkoły doktorskie. Zgadzam się. Ja chciałabym jeszcze dodać, że dobrze, że powstało takie pojęcie, ten termin humanistyka cyfrowa. Ona tak dobrze wprowadza w te zagadnienia i no, każdy wie, o co tu chodzi w naukach społecznych i humanistycznych. I dobrze, że w tym kierunku macie rozwijane różne przedmioty. Tak, tylko no z humanistyką cyfrową to jest ten problem, że ona się tak dosyć żywiołowo rozwija. Ona nie ma jeszcze tak jasno zakreślonych granic przedmiotowych, ale tam na każdym kroku się akcentuje, że jeśli ktoś chce być humanistą bądź humanistką cyfrową, to no niestety no musi poświęcić trochę czasu i nabyć stosownych kompetencji. I dobrze, że w Polsce szerzy się ten ruch, że tutaj prężnie działa ta organizacja Daria, która służy właśnie promocji i rozwijaniu humanistyki cyfrowej. Dobrze, że przystąpiliśmy do odpowiednich struktur europejskich i myślę, że pomału też będziemy rewidować w ogóle programy studiów humanistycznych właśnie pod kątem uwzględnienia tego bloku, że tak powiem, cyfrowego, bo jeśli się spojrzy na narzędzia, które są już dostępne dla filologów, dla językoznawców, dla archeologów, to naprawdę jest już z czego wybierać, no tylko właśnie problem no, podjęcia decyzji, przełamania pewnej bariery, żeby iść w tym kierunku, żeby reformować programy studiów, żeby kadra się samo doskonaliła. Ja też jestem informatycznym samoukiem. Oczywiście tutaj po drodze kończyłem jakieś tam kursy, bootcampy i tak dalej, ale to jednak no, wymagało trochę wyrzeczeń, ale jest to wszystko do ogarnięcia, do opanowania. Dobrze. Pani profesor Głowacka chce zabrać głos? Tak zrozumiałam? To następny w kolejności pan doktor Komendziński. Prosimy, Tomku. Ja chciałem wrócić do tych tez, a zwłaszcza do tej pierwszej tezy o zredefiniowaniu data science. Na czym to w szczegółach zredefiniowanie miałoby polegać? To znaczy, mi tutaj bardziej chodziło o to, żeby troszeczkę rozszerzyć zakres tego pojęcia, tak aby
ono uwzględniało również pewne specyficzne problemy właśnie badaczy humanistycznych, ponieważ ten główny nurt data science, on się koncentruje na tworzeniu, ja bym powiedział, takich modeli, które będą użyteczne na przykład dla świata biznesu. Ja tutaj nie chcę wchodzić w zakres przyrodoznawstwa, bo akurat słabo się na tym znam i nie wiem dokładnie, co się tam dzieje. Natomiast tutaj oni pracują głównie z myślą o biznesie, o bankowości, o ubezpieczeniach, o marketingu, o reklamie. I ich analizy, ich pewne narzędzia właśnie są ukierunkowane na tworzenie bardziej prognoz, aniżeli, powiedzmy sobie, na wyjaśnianie pewnych zjawisk. Więc dlatego też ja chociażby tutaj pokazywałem takie narzędzia, no jak chociażby to ostatnie, to InfraNodus, które, ja bym powiedział, nie jest w głównym nurcie zainteresowań data scientistów. A ono może być niezwykle użyteczne. Zresztą artykuł na ten temat napisałem, zresztą wygłaszałem tutaj razem z Wiesławą, byliśmy 2 lata temu na konferencji o naukach humanistycznych i społecznych, gdzie ja właśnie o tym mówiłem, że jednak powinniśmy poszerzyć ten zakres znaczeniowy data science, tak aby on również brał pod uwagę pewne specyficzne problemy właśnie świata humanistyki czy nauk społecznych. Ale rozumiem, że to nie jest propozycja, żeby coś robić przy narzędziach. Narzędzia zostają jak gdyby te same. Oczywiście. A chodzi o rozszerzenie obszaru zainteresowania. Dokładnie. Być może też w niedalekiej przyszłości, jeśli to programistów zainteresuje, data scientistów, że oni będą nawet tworzyli takie narzędzia, które będą dedykowane pewnym obszarom, właśnie humanistycznym bardziej. Dziękuję. Dziękujemy. Czy ktoś jeszcze z Państwa chce zabrać głos? Jeszcze dodam swój komentarz. No rzeczywiście w samą porę, żeby zacząć nauczać naszych studentów tych podstawowych języków programowania jak Python i R, przynajmniej tych elementów, jak można nimi się posługiwać, żeby chociażby zdobyć niezbędne dane, niezbędne informacje z sieci i móc je przetworzyć i dokonać analizy, żeby wyciągnąć tą konieczną wiedzę do odpowiedzi na pytanie. Dokładnie. Także to, jeśli nie teraz, to kiedy? Tak. Tak. Trzeba iść w tym kierunku. Wobec tego bardzo dziękujemy panu profesorowi za wykład multimedialny, za wszystkie testy na aplikacjach i swoją opinię, którą pan przytoczył, za takie ciekawostki ze świata data science. Bardzo to było interesujące i potrzebne nam wszystkim. Dziękujemy również, że przełamał się pan do takiej formy online. Wiem, że nie każdy taką formę akceptuje na samym początku, ale jakby to nie było, to był pionierski wykład w naszym, chociażby na naszym seminarium, w naszym środowisku. I ja bym podsumowała, że to ten most porządny zbudowaliśmy. No dzisiaj to było szczególnie widoczne. Bo... Tak, to był most. Na dwa brzegi, poprzez łączące dwa brzegi. No i również cieszę się, że mogłem się wymienić informacjami. No i liczę na kontynuację tej współpracy w przyszłości. Dziękujemy. Proszę Państwa, jeszcze takie ogłoszenie. Temat Data Science kontynuujemy, a szczególnie kompetencje w tym zakresie.